Tytuł naszego webinara to promocja. Natomiast postanowiłem się skupić, jako że jestem specjalistą dokładnie od tego obszaru, na tych mediach społecznościowych. Media społecznościowe, w moim odczuciu, to nawet nie jest przyszłość marketingu, tylko jest to wręcz jego teraźniejszość. W tej chwili cała masa firm przenosi się do mediów społecznościowych. Tym tropem też podążają organizacje pozarządowe. Podążają nim dlatego, że media społecznościowe są stosunkowo tanie, a wręcz czasami bezkosztowe wobec innych standardowych działań marketingowych. No i w związku z tym o tych mediach społecznościowych sobie trochę porozmawiamy. Ja nazywam się Kuba Nagórski, możecie spokojnie do mnie po imieniu pisać. Nie chcę widzieć na czacie hasła w stylu proszę pana, więc mam nadzieję, że jakoś damy radę. Na koniec zostawimy sobie też sesję pytań, więc jeżeli coś was będzie dręczyło po drodze, to pytajcie. Na koniec zrobimy tak, że jakbyście mieli pytania dodatkowe, to ja postaram się na nie odpowiadać. Dobra, no to lecimy. Dwa zdania o mnie. Na chwilę obecną jestem właścicielem agencji kreatywnej Kręci się z Katowic. Wiem, że nie wszyscy z was są z Katowic, więc pewnie nie wszyscy nas znają. Jeśli mnie nie znacie, to mnie poznacie. Moja agencja powstała w 2009 roku i tak naprawdę trochę wywodzi się z tego trzeciego sektora, który wy też w dużym stopniu reprezentujecie. I gdyby nie trzeci sektor, to najprawdopodobniej nie byłbym tu, gdzie jestem. Nie ja byłbym tutaj mówcą, tylko pewnie słuchaczem. Bo tam nauczyłem się wszystkiego, co umiem, teraz tą wiedzę tylko pogłębiam. Pracujemy z różnymi podmiotami, tak? Zaczynaliśmy od malutkich, lokalnych firmek, później poszliśmy krok dalej i zaczęliśmy obsługiwać firmy z całej Polski. Na chwilę obecną obsługujemy już firmy z zagranicy. Jutro nawet jadę do Pragi rozmawiać z nowym klientem, więc bardzo chętnie, bardzo, bardzo jak widzicie, się rozwijamy. O tym będę mówił przy okazji, bo będę pewnie się odwoływał do jakichś naszych przykładów. Współpracujemy też bardzo mocno z trzecim sektorem, w związku z tym będę się odnosił, tak? Oprócz tego jestem szkoleniowcem, który żyje trochę z prowadzenia szkoleń. Średnio 100 dni w roku poświęcam na to, żeby z ludźmi takimi jak wy, z ludźmi od biznesu, od trzeciego sektora, w ramach projektów unijnych rozmawiać. No i tak powstała moja marka szkoleniowa, która jest sygnowana moim imieniem i nazwiskiem, które widzicie zaraz obok logo. Zachęcam was do tego, żebyście brali udział w evencie, który widzicie zaraz po lewej na niebiesko. Czwartkowe spotkania social media. Czwartkowe spotkanie social media to jest taki event, który uruchomiłem razem z kilkoma znajomymi na terenie całej Polski już w tej chwili. Event, który wiąże się z tym, że co miesiąc w Katowicach, akurat w ostatni czwartek miesiąca, spotykamy się po to, żeby porozmawiać o mediach społecznościowych, przyjemnej, niekonferencyjnej, tylko luźnej atmosferze. Więc zapraszam was do tego, żeby w tych spotkaniach uczestniczyć. One się dzieją w 12 miastach w Polsce w tej chwili. Jeżeli sobie pogrzebiecie w internecie, to spokojnie znajdziecie jakiś harmonogram czwartków social media na terenie waszych miast, jeżeli jesteście z miast dużych. Robię też sobie taki mały newsletter, który nazywa się Social Silesia, gdzie wszystkich ludzi ze Śląska staramy się informować o tym, co ciekawego w temacie marketingu i dla biznesu, i dla trzeciego sektora się dzieje, czyli wszystkie konferencje, warsztaty. Jeżeli lubicie tego typu rzeczy, to zapraszam. No i pytanie do was, musicie napisać na czacie, czy znacie to logo, które jest zaraz obok Social Silesia, czyli czy znacie Instagrama? Teraz zobaczę, czy ktoś mnie słucha w ogóle. Znacie Instagrama? O tak, nie znam. Okej, część z was zna, część nie zna. Już wam mówię, czym jest Instagram, bo tak naprawdę jesteśmy w temacie mediów społecznościowych, więc będzie to pierwsza część merytoryczna. Instagram to jest taka aplikacja na telefony komórkowe, którą możecie wykorzystać do robienia zdjęć. Tak naprawdę za pomocą Instagrama cykacie sobie dowolną fotkę. Cykacie fotkę, która jest oczywiście w jakości komórkowej, natomiast aplikacja pozwala wam obrobić ją w bardzo dowolny sposób. Czyli są filtry, są przeróżne narzędzia, wyostrzenie, rozjaśnienie, przyciemnienie. I tą fotkę, którą robicie, możecie puszczać w świat. Możecie puszczać ją nie tylko na Instagrama samego w sobie, ale za pomocą Instagrama możecie wysyłać też zdjęcia na Facebooka, na Twittera, na Tumblera, na szereg różnych innych kanałów społecznościowych, które w świecie internetu funkcjonują. Na chwilę obecną Instagram to jest 50 milionów użytkowników na całym świecie, co oznacza, że tak naprawdę jest to dla was bardzo fajne narzędzie do promowania waszych projektów, które robicie, projektów, które realizujecie, bo główną grupą odbiorców Instagrama jest grupa 13-25. Czyli tak naprawdę jak to działa? Wchodzicie sobie na swój telefon komórkowy, jeżeli macie smartfona, wchodzicie w miejsce, gdzie pobiera się aplikację i szukacie aplikacji Instagram. No i ja generalnie jestem, jeżeli chodzi o Śląsk, reprezentantem tej aplikacji, zostałem wybrany przez jej twórców, żeby na Śląsku animować społeczność ludzi, którzy robią zdjęcia i dzielą się nimi w społeczności. W kontekście mojej działalności wygląda to tak, że, przepraszam,
że zbieramy grupę ludzi, którzy mają ochotę pochodzić trochę po województwie śląskim, porobić sobie fotki tym narzędziem i promować Śląsk wśród społeczności światowej, żeby pokazywać, że ten nasz Śląsk nie jest smutny, nie jest szary, nie jest przede wszystkim nudny. Zachęcam Was do używania, jeżeli chcielibyście sobie zaangażować się w tego typu wyjścia, to ja też na Facebooku swoim bardzo często piszę o tym, że takie spotkania się odbywają, wtedy wszyscy idziemy razem, telefonami robimy zdjęcia i promujemy nasz Śląsk w szerokiej społeczności światowej. Ok, i to są tak naprawdę, to jest pięć obszarów moich zainteresowań, które gdzieś tam sobą reprezentuję, jeżeli chodzi o pracę zawodową. Trzy dolne to są rzeczy, które robię społecznie, ale niejako są związane z marketingiem, w związku z tym tutaj się znalazłem. Oprócz tego piszę sobie do różnych mądrych gazet, które poniżej znajdziecie i portali, czyli gdzieś tam to moją wiedzą staram się dzielić. No ale to jak sobie wygooglujecie moje nazwisko, to na pewno znajdziecie. No ale żeby nie gadać za dużo o mnie, bo tak naprawdę mamy gadać merytorycznie, to już sobie powoli zaczniemy rozmawiać. Ja Wam powiem, jaki będzie plan tego naszego spotkania. Najpierw chciałbym Wam pokazać trochę ciekawych statystyk związanych z mediami społecznościowymi. Być może po to, żeby Was zainteresować tym, żeby Wam pokazać, jak szerokie to jest zjawisko. Patrząc na ankietę, którą wypisywaliście, nie wszyscy do końca Was zdają sobie sprawę, jak bardzo szeroko media społecznościowe już oddziałują. Mówiliśmy o liczbie użytkowników Facebooka. Niektórzy z Was w ankiecie zaznaczyli mniej niż 100 milionów. Na chwilę obecną Facebook ma 1 300 000 000 użytkowników. Czyli tak naprawdę połowa populacji świata internetowego, bo internautów jest 2,5 miliarda, połowa populacji świata internetowego to są ludzie, którzy już na Facebooku są. To pokazuje, jak bardzo szeroko te media społecznościowe idą i Facebook cały czas rośnie. Facebook w Polsce wzrósł o 300 tysięcy użytkowników w ciągu ostatnich 2 czy 3 miesięcy. No więc lecąc z tymi ciekawostkami, będą ciekawostki. Później sobie porozmawiamy trochę o różnicach między marketingiem tradycyjnym, marketingiem internetowym, a marketingiem społecznościowym. I na koniec wam pokażę Wam też case study. Na koniec porozmawiamy sobie też o typach mediów społecznościowych, o tym, jakie media społecznościowe są dostępne, co za ich pomocą można zrobić, gdzie możecie je wykorzystać i do jakich grup docelowych trafić. Dobra, lecimy dalej. Czyli punkt pierwszy, dostać w media społecznościowe. W Waszym przypadku pewnie głównie będzie to inwestowanie czasu, a nie pieniędzy. Natomiast dlaczego warto z Waszej perspektywy inwestować czas w media społecznościowe? No już Wam pokazuję. Będzie kilka ciekawych, które będą to obrazować. Pierwszy slajd. Mamy trzy kraje. Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. Pośrodku jest Facebook. Jak tutaj jest napisane, 1 miliard użytkowników Facebooka pozwala nam doprowadzić do tego, że Facebook, gdyby był krajem na świecie, byłby w tej chwili trzecim największym krajem świata. Tak jak mówię, Facebook już 1 miliard przekroczył, tu jest to bardzo, bardzo ogólnie napisane, 1 300 000 000 ludzi, co sprawia, że tak naprawdę Facebook już powoli przekracza liczbowo liczbę mieszkańców Chin, czyli za chwilę będzie pierwszą co do wielkości społecznością na świecie. Co to sprawia? Tak naprawdę sprawia to, że to jest miejsce, gdzie możecie do największej liczby ludzi, niezależnie od tego, czy robicie swoje projekty bardzo lokalne, mniej lokalne, ogólnokrajowe czy globalne, spokojnie realizować, docierając do największej ilości ludzi, jaka jest dostępna. Natomiast prawda jest taka, że czy działacie przy szkołach, czyli bardzo lokalnie, realizujecie swoje lokalne, wewnętrzne projekty, czy realizujecie projekty szersze, które najprawdopodobniej, jeżeli już zaangażowaliście się w jakąś działalność, też kiedyś będziecie realizować, ten Facebook jest dla Was też odpowiedzią. No bo jeżeli działacie w szkołach, to tak naprawdę najwięcej użytkowników Facebooka na chwilę obecną to też jest grupa 13-18, później druga grupa to 18-25. Czyli Wy spokojnie możecie to narzędzie wykorzystać do tego, żeby kontaktować się za jego pomocą z członkami Waszych klubów, czy z ludźmi, których adresujecie swoje działania. No więc okej, mamy tego Facebooka jako najpotężniejsze w tej chwili narzędzie na świecie, jeżeli chodzi o dostęp do dużej ilości ludzi. Co mamy dalej? To już jest ciekawostka z Waszej perspektywy. Ponad 50% populacji świata na chwilę obecną to są ludzie poniżej 30 roku życia. Co to dla nas tak naprawdę oznacza? Oznacza to dla nas to, że jednak tych młodych ludzi jest bardzo dużo. A jeżeli są młodzi ludzie, to są to ludzie korzystający z internetu. I tak naprawdę, jeżeli oni z tego internetu korzystają, to prędzej czy później w tych mediach społecznościowych, o których my dzisiaj cały czas będziemy mówić, Wy ich znajdziecie. To taka ciekawostka, byście swoje życie i swoją przyszłość wiązać z internetem. Jest takie czasopismo, które nazywa się Fortune. Ono co roku wypuszcza listę 500 najbogatszych ludzi na świecie, czyli tych, którzy najwięcej zarobili na przestrzeni całego swojego życia. Gdzieś tam Fortune sam przewiduje, że w ciągu 10 lat ponad 40% tych najbogatszych ludzi na świecie zniknie z tej listy,
i wskoczą na to miejsce ludzie, którzy zajmują się działaniami w internecie. Dlaczego? Dlatego, że internet przez to, że jest bardzo globalny, co wy możecie wykorzystywać w swoich działaniach, jest też miejscem, gdzie można bardzo szybko zarabiać. Więc jeżeli myślicie o tym, żeby przyszłościowo coś robić w internecie, to próbujcie jak najbardziej. Najprawdopodobniej za parę lat cały marketing w ogóle przeniesie się już do internetu. Jeżeli wy tam wtedy będziecie, to jest szansa, że w tej liście Fortune 500 się znajdzie. Dobra, jakie mamy dalsze ciekawostki? Co my tu mamy? Co piąta para na chwilę obecną poznaje się w internecie. To też ciekawostka dla was. Nie wiem, czy ktoś tutaj reprezentuje związek internetowy, ale rzeczywiście tak jest. To też pokazuje, jaka siła tych mediów społecznościowych jest. 3 na 5 par gejowskich. To też taka ciekawostka, poznaje się w internecie. Natomiast 1 na 5 rozwodów. Jeszcze was to nie czeka. Mam nadzieję, że nigdy was nie spotka. Natomiast 1 na 5 rozwodów też dzieje się przez Facebooka. To pokazuje trochę, jaka jest siła i wpływ Facebooka na te nasze prywatne, rzeczywiste relacje, które dzieją się poza internetem. Okej, co mamy dalej? Relacja X i Z. Czyli wy już najprawdopodobniej, jeżeli reprezentujecie szkolne kluby wolontariatu w tej generacji, jesteście. Jesteście ludźmi urodzonymi po roku 90 na pewno. Część z was urodziła się po roku 95-96. Tak naprawdę wielu z nas, wielu z was, ja już się do tego pokolenia nie łapię, jestem tak zwanym milenialsem. Wielu z was już nie korzysta z maili. Zresztą ja też się na tym łapię, że z nich nie korzystam. Milena nie wszyscy. Czyli jesteś z pokolenia mojego, tak? Natomiast do czego zmierzam? Tak naprawdę coraz więcej tej komunikacji przenosi się z maili. Kiedyś się pisało dużo maili. Prawda jest taka, że coraz więcej ludzi, szczególnie młodych ludzi, rezygnuje z pisania maili na rzecz komunikacji w mediach społecznościowych. Możecie tam w dwóch zdaniach, jak jesteście gdzieś na tym czacie, napisać, czy korzystacie więcej z Facebooka, czy raczej z tych maili. Nicole, jakbyś mnie odmłodził, to bym chodziła w pieluchach. No już cię nie będę cię w takim razie odmładzał. Okej, korzystacie z maili, korzystacie z Facebooka. Prawda jest taka, że obserwuje się i takie trendy są na świecie, w Polsce również, wśród waszych znajomych pewnie również, że jednak coraz więcej tej takiej codziennej komunikacji, potrzeby załatwienia jakiejś sprawy na szybko, przenosi się na komunikatory i przenosi się na Facebooka, czyli otwieramy okienko czatu i właśnie tam szukamy odpowiedzi na sprawy, które nas nurtują w obecnej chwili. Co to pokazuje? To pokazuje, że my coraz więcej na tym Facebooku czasu spędzacie. Możecie mi tutaj napisać w rogu, ile czasu na Facebooku średnio spędzacie. Natomiast przeciętny użytkownik z Polski spędza na Facebooku 5 godzin dziennie. Przeciętny użytkownik ze Stanów Zjednoczonych spędza ich tam 8. Nie wiem, czy wy jesteście tam, Nikola, 20 minut w tygodniu, serio? Czy to taki żart? Jeżeli jest to 20 minut, to gratuluję. Znaczy, że jeszcze nie dałaś się wciągnąć internetowi. Natomiast fakty są takie, że niektórzy działają ciągle. Tutaj Milena napisała, mój Facebook działa ciągle. Rzeczywiście tak jest. Ja też jestem osobą, która ma Facebooka włączonego non-stop. Nawet jeżeli nie korzystam z niego fizycznie na komputerze, to mam go w moim telefonie komórkowym. I w tym telefonie komórkowym w każdej wolnej chwili coś na tym Facebooku długie. Jeżeli korzystacie z niego mniej, no to okej. Widzę, niektórzy piszą non-stop, niektórzy piszą jedną godzinę tygodniowo, inni 5 godzin w tygodniu. Tak jak mówię, średnia dla Polski wynosi 5 godzin dziennie, nie tygodniowo, 5 godzin dziennie. Czyli jeżeli ktoś z was korzysta 5 godzin tygodniowo, to znaczy, że wielu innych użytkowników zawyża te statystyki, żeby statystyka się zgadzała. No i rzeczywiście, jeżeli my jesteśmy ciągle na tym Facebooku, niektórzy z was nie są, niektórzy są, ale jesteśmy średnio to 5 godzin dziennie, to pokazuje, że jeżeli my tam jesteśmy, to warto korzystać z tych działań marketingowych, z promowania waszych projektów właśnie tam, gdzie są ci wasi odbiorcy. Tym bardziej, że szczególnie to młode pokolenie, czyli ludzie w przedziale wiekowym, ja się dalej zaliczam do młodych, przynajmniej bardzo bym chciał, pokolenie 8-5, 2000 powiedzmy, bo na Facebooku konto można oficjalnie mając lat 13, to jest pokolenie, które najczęściej na tym Facebooku siedzi i najwięcej czasu na nim spędza. Nasi rodzice to są ludzie, którzy już na Facebooku też powoli są, natomiast na Facebooku oni są krótko na potrzeby jakichś tam odwiedzania czy kontaktowania się ze znajomymi, którzy gdzieś tam się rozjechali po świecie. Beata, chyba jestem najstarsza, bo korzystam mało. Nie wiem, Beata, ile masz lat? Ktoś tu pisał 30 minut tygodniowo, więc jeżeli korzystasz jeszcze mniej, to tak jakbyś z Facebooka nie korzystała. No ale tak czy siak, tak jak mówię, ja się opieram na statystykach, widzę po was, że jeszcze nie wszyscy przestawili się na Facebooka. Natomiast opierając się na statystykach, dużo bardziej opłaca się teraz, kierując kampanię do młodych ludzi, robić tą kampanię na Facebooku czy w jakimś innym medium społecznościowym. Kojarzycie Snapchata? Jeżeli kojarzycie, to napiszcie. W każdym razie dużo bardziej opłaca się robić kampanię w dowolnym medium społecznościowym niż przez maile, bo coraz mniej młodych ludzi te maile czyta.
Weronika kojarzy Snapchata. Weronika kojarzy wszystko, bo już wcześniej też pisała, że kojarzy Instagrama, o ile dobrze pamiętam. Snapchat to jest takie narzędzie, które pomaga młodym ludziom. I też Was zachęcam do wykorzystywania go, bo jest dość ciekawe i wielu młodych ludzi z niego korzysta. Na razie jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, natomiast Wam prędzej czy później też pewnie wpadnie do rąk. To jest kolejne narzędzie, które możecie sobie wygooglować. Ono też znajdziecie na swoich telefonach. Ja Wam na czat piszę, jak się nazywa. Snapchat. Ok. Czym się charakteryzuje Snapchat? Snapchat to jest takie narzędzie do wysyłania różnych rodzajów plików. Tekstowych, zdjęciowych, filmowych. Natomiast jaka jest niesamowita zaleta Snapchata, szczególnie dla młodych ludzi? Filmik, który Wy do kogoś wyślecie za pomocą Snapchata, po maksymalnie 10 sekundach wyparowuje z aplikacji. Oczywiście, Weronika, piszesz, że wszystko da się zapisać ze Snapchata. Mądry użytkownik, świadomy użytkownik smartfonów, czy telefonów komórkowych innych typu iPhone, potrafi zrobić zrzut z ekranu, powstają aplikacje, które pozwalają to zapisywać, natomiast idea jest na chwilę obecną taka, że Snapchat nie zapisuje sam jako w sobie narzędzie, tylko użytkownicy ewentualnie mogą próbować te dane, które my tam publikujemy, skopiować w ciągu tych 10 sekund, zanim one znikną. W przeciwieństwie do Facebooka, gdzie jeżeli coś wrzucacie, to zostaje to tam permanentnie, nawet jeżeli to usuniecie, to Facebook sam sobie to zapisze i może to w każdej chwili wykorzystać. No okej, ale Snapchat to jest takie ciekawe narzędzie, które się rozwija. Ono jest bardzo popularne, bo tak naprawdę nie sprzedało się Facebookowi. Facebook bardzo mocno stara się je kupić, natomiast jest jeszcze narzędziem niezależnym, więc warto je wspierać. Okej, czyli tak, generacje X, Y i Z, czyli najmłodsze pokolenia, do których ja się jeszcze zaliczam, coraz bardziej przerzuca się z e-maili na media społecznościowe. I też z tego powodu, jeżeli robicie komunikację jakichś działań waszego klubu, wolontariatu, wykorzystujcie do kontaktu raczej tego Facebooka. Lepiej utworzycie grupę na Facebooku, bo to zrobić, niż wysyłajcie maile. Chociaż oczywiście z maili warto nie rezygnować. Pytanie o Snapchata. Jak wykorzystać Snapchata w promocji? Już Wam mówię. Cała masa firm wykorzystuje Snapchata. Ja mówię o wykorzystaniu teraz komercyjnym, biznesowym. Do tego, żeby wysyłać dedykowane promocje dla użytkowników. Po 10 sekundach mamy kod rabatowy, który po 10 sekundach znika, czyli my jako użytkownik dostajemy go bardzo indywidualnie. Jak Wy możecie wykorzystywać Snapchata do promocji swoich działań czy w swoich działaniach? Nie do końca Wam znam profil Waszej działalności, nie wiem, co Wy realizujecie, jakie projekty realizujecie, ale szkolne kluby mogą spokojnie promować na Snapchacie swoje projekty realizowane. Ja Wam powiem, jak my wykorzystywaliśmy Snapchata w jednej z naszych akcji. Robiliśmy grę miejską, która odbywała się na terenie Katowic, dla ludzi, którzy mają konto na Snapchacie. I teraz każdy, kto zarejestrował się do gry miejskiej i kto ma konto na Snapchacie, dostawał od nas unikatowe wskazówki, które po 10 sekundach znikały. Czyli to były takie trochę, nie wiem czy kojarzycie, jesteście z różnych grup wiekowych, inspektora Gadżeta. Inspektor Gadżet, taka bajka, zawsze od swojego szefa dostawał taką karteczkę, którą musiał przeczytać i ona po kilkunastu sekundach ulegała zniszczeniu. Tak? I dokładnie tak samo działa Snapchat. My wykorzystywaliśmy do tego, żeby zrobić grę miejską, w której wysyłamy ludziom za pomocą Snapchata wskazówki, jak mają działać, ale to nie są wskazówki, które zostają na papierze, tylko to są krótkie 10-sekundowe wskazówki. Jeżeli z nich nie skorzystają, to muszą czekać na kolejną i być może tamta im pomoże. Okej, Milena, fajnie, że napisałaś super pomysł. Julia, fajnie, że napisałaś super pomysł. Prawda jest taka, że media społecznościowe dają nam bardzo szerokie spektrum. Plusem marketingu internetowego i społecznościowego jest to, że nie musicie płacić za to wszystko. Tak naprawdę wszystko jest kwestią waszej kreatywności. Ja za chwilę postaram się, jeżeli zaczekacie sekundę, postaram się znaleźć filmik, który teraz mi wpadł do głowy. Kampanię, która odbyła się bez budżetu, ktoś ją zrealizował. Zanim Wam puszczę filmik, to odpowiem na to. Rzeczywiście grupa na Facebooku ma tą zaletę, że maili dostajemy bardzo dużo. Na Facebooku też dostajemy bardzo dużo komunikatów, natomiast grupa w jakiś sposób chronologicznie się porządkuje i nie jest zapchana syfiastymi treściami. Wy możecie tego Facebooka wykorzystać świetnie. To jest zamknięta grupa, wydzielona z całej komunikacji facebookowej, gdzie możecie zamieszczać ważne informacje i teraz każdy użytkownik, który jest członkiem grupy, dostaje na Facebooku powiadomienie o tym, że na tej grupie coś nowego się pojawiło. Czyli nawet jeżeli nie zajrzy na tą grupę w czasie, kiedy Wy to wrzucacie, to i tak w swoich powiadomieniach facebookowych będzie miał informację o tym, że taka informacja na grupie jest i może do niej wrócić w dowolnym momencie. Natomiast ten filmik puszczam bardziej jako inspirację. Powiedzcie mi, czy jest tu ktoś, kto nie ogarnia angielskiego? Jeżeli jest, to ja będę ten filmik na bieżąco tłumaczył. Tłumacz. Dobra. Będę Wam mniej więcej mówił, o co chodzi. To jest filmik, który chcę Wam pokazać trochę jako inspirację do tego, jak można kreatywnie wykorzystać media społecznościowe i połączyć działaniami tradycyjnymi do promocji czegoś. W
W tym wypadku jest to malutka wioska w Szwajcarii, która ma 70 mieszkańców, czyli tak naprawdę mniej niż niejedna szkoła, z której najpewniej jesteście. Zakładam, że w większości waszych szkół uczniów jest więcej. A nagle się okazuje, że ta wioska w Szwajcarii, która zrealizowała kampanię, którą wymyśliło dwóch starszych facetów, jej burmistrz. Jak puszczę filmik, to wiem, że nie będzie mnie słychać. Natomiast mam nadzieję, że jakoś to ogarniemy, wytłumaczę wam później. Teraz zrobię wprowadzenie. Teraz zrobię wam wprowadzenie, a na koniec go podsumuję. W każdym razie to jest kampania, którą wymyśliło dwóch facetów. 60-letni burmistrz i 60-letni restaurator, czyli właściciel restauracji z tej wioski. Zastanawiali się, jak to zrobić, żeby taką małą społeczność wypromować na całym świecie. Już wam zdradzę, że udało im się dotrzeć do 60 milionów ludzi. Inaczej, ja wam opowiem, o czym jest ten filmik, później wam go puszczę, żebyście mogli zobaczyć, jak to fajnie wyglądało. Zasadniczo dwóch starszych facetów chciało wypromować swoją malusieńką wioseczkę, która ma 70 mieszkańców, czyli tyle, co zazwyczaj dwie klasy w szkole, może trzy. I zastanawiali się, jak wypromować tą wioskę wśród ludzi ze Szwajcarii na początku, tylko i wyłącznie po to, żeby ściągnąć trochę turystów, tak? I co zrobili? Odpalili stronę na Facebooku. Odpalili stronę na Facebooku, to był rok 2009, czyli ten Facebook jeszcze nie był aż tak popularny jak teraz. Co się wydarzyło? Oni zaproponowali ludziom, że każdego użytkownika, który polubi ich na Facebooku, wydrukują jego zdjęcie i zawieszą na tablicy pamiątkowej w tej swojej miejscowości. Czyli wymyślili sobie prostą akcję. Polubicie nas na Facebooku, my jesteśmy małą wioską w Szwajcarii. Jeżeli nas polubicie, to my wydrukujemy wasze zdjęcie i będziemy je wieszać na naszej tablicy pamiątkowej. Świetnie. I teraz wam puszczę ten filmik, bo sobie za chwilę go podsumujemy w dwóch zdaniach, jak go obejrzycie. On jest krótki, on trwa 1,5 minuty. Puszczę go z głosem. Ci, którzy rozumieją, to rozumieją. Ci, którzy nie, tak jak mówię, podsumuję go. In Switzerland's Graubünden region, there are several tiny, beautiful villages. Unfortunately, no one's ever heard of them. This is Obermutten. 78 residents, one church, one hotel, and a few cows. But then one day Obermutten launches a Facebook page. The promise? Hit the like button and we'll put you on the village bulletin board. And a lot of people seem to like Obermutten. Soon the bulletin board is full, and soon half the village. But the good people of Obermutten stick to their promise. Every fan is posted, even if everyone in the village has to help out. Obermutten becomes the most active Facebook page in Switzerland. 4 out of 5 fans interact with the page, which is better than with Lady Gaga, Coca-Cola, and Justin Bieber. The new members receive a warm welcome. Every question is answered. Dass es Verzögerungen gegeben hat, aber wir müssen uns auch begreifen. Die Frau und ich haben hier einen Gasthof. After only 4 weeks, Obermutten has fans from 32 countries on every continent in the world. And Obermutten has more fans than St. Moritz, Helsinki and Florence. Ein kleines Bergdorf in der Schweiz. Obermutten. Adesso ha Obermutten. Facebook und PGS. By now, more than 60 million people have read, seen or heard about Obermutten. Traffic on the Graubünden tourism website increased by 250%. 10,000 Swiss francs turned into the media equivalent of 2.4 million. Today, this small village in the Swiss mountains has friends all over the world. Thousands have promised to visit, hundreds have already done so. And just yesterday, resident number 79 was born. Okay, mam nadzieję, że w miarę zrozumieliście, o czym w filmie chodziło. Tak jak mówiłem, dwóch facetów wymyśliło sobie, że zrobią malutką akcję, która ma rozpromować ich wioseczkę. 70 mieszkańców takich wiosek w samej Polsce są tysiące, przypuszczam. Nikt o nich nigdy nie słyszał, tak jak i w Szwajcarii. Natomiast co się okazało? Bo wracamy do kwestii tego, tak jak wam powiedziałem, że nie pieniądze są najważniejsze w internecie, ale pomysł. Nagle się okazało, że ten ich pomysł drukować zdjęcia ludzi, którzy polubią ich stronę, zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat, nawet nie na okolice, nawet nie na Szwajcarię, tylko na cały świat. Tam w pewnym momencie pojawia się informacja, że w ciągu pierwszych 2 tygodni mieli fanów z 35 krajów. Na chwilę obecną Obermutten ma fanów z całego świata właściwie. I tak naprawdę, co się wydarzyło? No, wy widzicie ten filmik, więc ja to sobie przesunę do pewnego momentu. O, tutaj bardzo ładnie widać, ilu ludzi tak naprawdę w tą akcję się zaangażowało. To jest dość stara akcja, 2009 rok. Natomiast fanpage Obermutten pozyskał bardzo szybko ponad 40 tysięcy fanów. Co sprawiło, że tak naprawdę w ciągu 2 czy 3 tygodni trwania akcji byli większym fanpage'em niż fanpage Lady Gagi na ówczesny moment, Coca-Coli czy Justina Biebera. Okej, teraz już tak nie jest, teraz tamte fanpage'y mają miliony, tak? Ale wtedy Facebook był w trochę innym miejscu. Natomiast co jest jeszcze ważniejsze? Oprócz tego, że zyskali sobie
dziesiątki tysięcy fanów, to zyskali sobie też całą masę życzliwych ludzi, którzy postanowili Obermuten odwiedzić. Teraz się okazuje, że ta kampania, która miała miejsce 6 lat temu, sprawiła, że co miesiąc do Obermuten przyjeżdża około 3 tysięcy turystów. 3 tysiące ludzi interesuje się małą wioseczką, która ma 70 kilku mieszkańców, tylko i wyłącznie dlatego, że zrobili fajną akcję w internecie i mieli świetny pomysł. To tylko ma wam pokazać, że tak naprawdę internet nie ma żadnych ograniczeń. Ten pan, którego teraz widzicie na filmiku, to jest facet, który był pomysłodawcą tej akcji. On na tym akurat przeprasza ludzi, że nie nadąża drukować ich zdjęć. No i co się okazuje? Da się. Wy też możecie w swoich szkolnych klubach wolontariatu to wykorzystać. To nie chodzi o to, żeby Facebooka traktować sztampowo czy inny kanał. Starajcie się wymyślić fajne rzeczy, które sprawią, że ci ludzie, którzy mają do was trafić, czy ci ludzie, których chcecie zaangażować w wasze projekty, będą was utożsamiali z czymś nietypowym. Z czymś, co wykracza trochę poza standardy. Jesteście młodzi, jesteście pomysłowi, nie macie jeszcze skrzywionych umysłów, trochę już wyeksploatowanych, jeszcze macie bardzo dużo potencjału, żeby fajne rzeczy robić. Dobra, wracamy do prezy, mam nadzieję, że ją widzicie. A lecimy dalej. Czyli pamiętajcie, pomysł. Nie wiem, być może kojarzycie też taką akcję, żeby jeszcze pokazać coś, co zrobił ktoś, kto jest mniej więcej w waszym wieku, jeżeli rozmawiamy z grupą nastolatków, jeżeli jesteście głównie nastolatkami. Był taki pomysł, który nazywał się One Million Dollar Homepage. Einstein potwierdza trud, że ciekawość i pomysłowość potrafi przetrwać dzisiejszą edukację. Okej, okay. dość mądre stwierdzenie. Natomiast pewnie kojarzycie taką akcję, która nazywała się One Million Dollar Homepage, czyli strona internetowa za milion dolarów. Zrobił ją chłopak, który był 13-latkiem, totalnie nie miał pojęcia o biznesie, nawet nie był informatykiem, ale zrobił stronę, na której postanowił sprzedawać reklamę, która jest wielkości jednego piksela. Piksel to jest ta najmniejsza jednostka, którą na komputerze nawet nie jesteście w stanie zobaczyć. To jest to, z czego składa się ekran, tak? No i teraz się okazało, że on w ciągu 3 tygodni, przez to, że miał pomysł taki nietypowy, sprzedał 1 000 000 pikseli na swojej stronie internetowej, bo wszyscy byli ciekawi, czemu się to zrobić. W 3 tygodnie zarobił swój pierwszy 1 000 000 dolarów, przez to, że miał świetny pomysł. Natomiast musicie pamiętać o jednej rzeczy w kontekście internetu. Internet jest niepowtarzalny. Jeżeli ktoś już coś wymyślił, to nie ma sensu powielać dokładnie tego samego schematu. W internecie chodzi o kreatywność, w internecie chodzi o to, żeby wywoływać jakieś emocje. Jeżeli będziecie w kreatywny sposób podchodzić do tego, co robicie na tym Facebooku i co komunikujecie tym swoim odbiorcom, czyli ludziom z waszych szkół, uczniom, którzy potrzebują pomocy, ludziom, którzy mają przyjść na jakąś imprezę charytatywną i tak dalej, jeżeli zrobicie to w kreatywny sposób, oni będą was słuchać. Jeżeli powielicie tylko coś, co już zostało kiedyś zrobione, to będziecie po prostu jednymi z wielu, którzy niekoniecznie do tych ludzi trafią. Co jest bardzo ważne z perspektywy młodych ludzi, czyli was też. Problemem Facebooka i problemem mediów społecznościowych jest to, że jeszcze parę lat temu te media społecznościowe były wolne od waszych i moich rodziców. W tej chwili 69% rodziców, ja wiem, że to jest po angielsku, natomiast staram się wam to tłumaczyć, 69% rodziców już zaprasza swoje dzieci do znajomych na Facebooku. Powiedzcie mi tam na czacie, czy macie swoich rodziców znajomych, albo przynajmniej czy próbowali was do tych znajomych zaprosić. Ania, jak być kreatywnym w miliardowym tłumie na Facebooku? A powiedz mi, czy robisz jakieś... Ania, nie ma rodziców, Nikola ma. Okej, okay, skończę myśl dotyczącą rodziców, zaraz wrócę do pytania, jak być kreatywnym w miliardowym tłumie. I dużo młodych ludzi ucieka właśnie z mediów społecznościowych, czy ucieka z Facebooka, no właśnie Snapchata czy na Instagrama, bo tam rodziców jeszcze nie ma. To jest tak naprawdę największa bolączka, że niekoniecznie chcemy, kiedy jesteśmy jeszcze stosunkowo młodzi, dzielić się z rodzicami tym, co gdzieś tam na Facebooku dla znajomych publikujemy. Natomiast wracając do pytania, jak być kreatywnym w miliardowym tłumie? No to nie ma dobrej odpowiedzi, ale prawda jest taka, że każdy z nas, podobno, tak powiedział ktoś bardzo mądry, już teraz nie pamiętam nazwiska, każdy z nas w ciągu całego swojego życia wymyśla co najmniej 5 rzeczy, które pozwoliłyby mu zostać milionerem. Tylko najczęściej problem polega na tym, że my zapominamy o tym, że takie rzeczy wymyśliliśmy, albo zatrzymujemy się na etapie pomysłu. Jeżeli każdy z nas potrafi wymyślić 5 rzeczy, które są warte miliony, to też każdy z nas potrafi wymyślić coś fajnego. To jest to, co powiedziałem. Wy w waszych klubach macie na pewno więcej niż 1, 2, 3 czy 5 osób. Im was więcej, tym łatwiej jest wymyślić coś kreatywnego, bo ci ludzie, którzy coś wymyślili, też są z tego miliardowego tłumu i jakoś im się udało. Więc tak naprawdę dla was też miejsce jest. Dobra, ale cały czas kręcimy się wokół, natomiast chciałbym wam powiedzieć 2 zdania też o YouTubie. YouTuba na pewno korzystacie. Każdy z was pewnie jakiś filmik na YouTube obejrzał. YouTube specjalizuje, jakby charakteryzuje się tym, że dużo więcej treści my tam oglądamy niż tworzymy. Natomiast co jest strasznie ciekawego w kontekście YouTube'a? Strasznie ciekawe w kontekście YouTube'a jest to, że jest drugą największą przeglądarką na świecie. Czyli zaraz po Google najczęściej my czegoś na YouTube'ie szuka nie skorzystał.
Nie wierzę, że jest. Fenomen YouTube'a jest taki, że my, jako użytkownicy, ładujemy tam średnio 72 godziny filmów na minutę. To pokazuje, jak dynamicznie ten kanał się rozwija. 72 godziny to jest, jeżeli dobrze liczę, 4000, 72 godziny to są około 4200 minut. Czyli w każdą minutę my na Facebooka ładujemy 4 minuty 200, 4200 minut filmów. Jeżeli ładujemy 4200 minut filmów w ciągu minuty, to okazuje się, że tak naprawdę, żeby YouTube'a być w stanie obejrzeć w całości, musiałoby go jednocześnie od tego momentu zacząć oglądać 4200 osób. I to pokazuje, jak dużo tych informacji na YouTubie jest. Jak łatwo jest dotrzeć do dużej ilości ludzi. Na YouTuba średnio wchodzi 1,5 miliarda ludzi w ciągu miesiąca. Więc jeżeli wrzucacie coś na YouTuba, to tam też fajnie możecie się promować. Ja was zresztą zachęcam do tego, żebyście używali YouTuba też jako kanału komunikacji w waszych klubach wolontariatu. Używacie go? Mówiliście, że używacie grup na Facebooku. Czy używacie YouTuba? Julia nie używa. Aleksandra używa. Magdalena używa czasami. Okej. Ja wam powiem, dlaczego YouTube jest fajny. Każdy z nas już w tej chwili może coś na YouTube'a wrzucić. Zakładam, że większość z was ma komórki, ma telefony komórkowe. Jeżeli macie telefony komórkowe, to najprawdopodobniej macie w nich już aparaty albo aparatokamerki, czyli możecie coś telefonem nakręcić. Co z ochroną danych osobowych? Zaraz do tego wrócimy. Okej, ja wam podam prostą rzecz. Czy zależy wam na tym, żeby do waszych klubów wolontariatu ściągnąć wolontariuszy? Chcecie budować swój zespół? Pewnie, że chcecie. No to teraz być może na co dzień wy z tymi ludźmi rozmawiacie w szkole. Ale może fajnie by było zacząć nakręcić, siąść w zespole 4, 5, 10 osobowym, nie wiem ilu was jest w waszych klubach, i nakręcić fajny filmik, gdzie pokazujecie, co się u was dzieje. Gdzie wrzucacie w YouTube'a coś, co pokazuje, co dzieje się w waszym klubie wolontariatu i co tak naprawdę można u was zrobić. Więc nie bójcie się z tego YouTube'a korzystać. Na YouTube'a wcale nie trzeba kręcić super niesamowitych produkcji bardzo profesjonalnym sprzętem. YouTube jest kanałem, który wiele wacza. Możecie tam wrzucać właśnie filmiki kręcone komórką, filmiki kręcone aparatem. Ważne, żeby treść była dobra. Próbujcie tą treść budować tak, żeby była zabawna, żeby była interaktywna. Oczywiście ochrona danych osobowych. To jest pytanie tylko i wyłącznie do was, czy chcecie swoją twarz na tym YouTubie pokazać. Ale nie muszą tego robić wszyscy. Jeżeli ktoś nie chce, nie ma problemu. Natomiast wydaje mi się, że jest to kanał, który na pewno może wam pomóc gromadzić wolontariuszy do waszego klubu. Jeżeli opowiecie o tym, co robicie w fajny, kreatywny sposób, pokażecie wasze realizacje, nawet tą komórką, to gwarantuję wam, że znajdzie się kilka osób chętnych, które to obejrzą. Zresztą za każdym razem, jeżeli będzie jakaś akademia w szkole, będzie miejsce, gdzie dużo ludzi się zbiera, możecie ten filmik też pokazać i go wykorzystać. Co z kamerą z ukrycia do pokazywania sytuacji? Widzisz, Nikola, z kamerą z ukrycia jest taki problem, że teoretycznie, jeżeli pokazujemy osobie pełnoletnie, to musimy mieć zgodę ich rodziców. Czyli niestety nie do końca tak jest, że możemy sobie to zrobić w dowolny sposób. Raczej możemy wykorzystywać swój wizerunek, czyli członków naszego koła wolontariatu, czy ludzi, którzy się w nie angażują, jeżeli tą zgodę od tych rodziców mają. Możecie próbować, jeżeli robicie projekt, który jest skierowany do jakiejś grupy odbiorców, to możecie tych ludzi uprzedzić. Hej, chcielibyśmy was nakręcić, czy możecie zapytać swoich rodziców, czy wyrażają na to zgodę, albo dać im takie karteczki nawet w czasie kręcenia tego filmiku, żeby przekazali jej rodzicom, że wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. Prawda jest taka, że YouTube ma taką funkcję, jak będziecie dodawać sobie, ja wam tego nie mam za bardzo jak pokazać, ale jeżeli by ktoś chciał, to zapraszam do mnie na maila. Mój mail będzie na z prezentacji, więc będziecie mogli sobie pisać. Jest taka opcja na YouTubie, kiedy wrzucacie filmik, żeby zamazać twarz. Czyli tak naprawdę kilkoma kliknięciami jesteście w stanie zamazać twarz osoby, której zgody nie macie na jej wykorzystanie. Czyli będzie po prostu jej sylwetka. Więc jeżeli nawet nie macie zgody na wykorzystanie kogoś, a on się na filmiku pojawia i nie jesteście w stanie go wyciąć, to spokojnie możecie, wykorzystując funkcję YouTube'a do zamazywania twarzy, to zrobić. Czyli tak naprawdę nie bójcie się wykorzystywać tego YouTube'a. Ja wiem, że wy najprawdopodobniej na chwilę obecną skupiacie się na tych bardzo tradycyjnych formach, czyli właśnie gdzieś tam Facebook, trochę maile, trochę rozmowy między wami. Natomiast nie zapominajcie o tym, że posiadanie telefonów komórkowych, które każdy już prawie ma, daje nam możliwość tworzenia też treści multimedialnych, czyli zdjęć, filmów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Starajcie się to wykorzystać w swojej własnej komunikacji, bo im bardziej interaktywnie zadziałacie, filmik zawsze będzie lepiej działał niż tekst. Dlaczego? Dlatego, że komunikacja jest skonstruowana w ten sposób, że my dużo lepiej odbieramy coś, co widzimy, gdzie widzimy ruchy osoby, gdzie widzimy ton, w którym ona mówi, niż gdy tylko jesteśmy w stanie przeczytać treść, którą ma nam do przekazania. Dobra, lecąc dalej z ciekawostkami, że trochę przyspieszyć. Wikipedia. To jest może dla was mniej interesujące z perspektywy wykorzystania w klubach wolontariatu, natomiast macie największą encyklopedię na świecie. Żadna encyklopedia papierowa nie jest w stanie Wikipedii dorównać.
Jeżeli byście chcieli w tej chwili Wikipedię wydrukować, to miałaby 2,2 miliona stron. To pokazuje, jak bardzo ona jest potężna. Prawda jest taka, że ostatnio Wikipedia przeprowadzała badania, czyli twórcy Wikipedii, i wyszło z nich, że 95% treści na Wikipedii to są treści zweryfikowane, autentyczne i potwierdzone, które spokojnie mogłyby funkcjonować w dowolnej encyklopedii papierowej. Twitter. Twitter to jest dość ciekawe narzędzie. Powiedzcie, czy jest tu ktoś, kto korzysta z Twittera? Kiedyś się korzystało, Karolina Beata nie korzysta, Weronika nie korzysta, Ania nie korzysta, Milena korzysta, Julia korzysta. Twitter znowu jest kanałem od Facebooka, żeście też sobie zdali sprawę. Twitter to jest kanał bardzo szybkiej komunikacji. Jeżeli z niego korzystacie, to wiecie, że na Twitterze pewne rzeczy pojawiają się dużo szybciej niż w innych kanałach. Na przykład, tutaj ten slajd pokazuje. W Nowym Jorku 2 lata temu było takie lekkie trzęsienie ziemi. Ciężko to nazwać trzęsieniem ziemi. W Polsce się to nazywa tąpnięcie górnicze. Natomiast co się stało? W Nowym Jorku, zanim to trzęsienie ziemi doszło do Nowego Jorku, bo epicentrum było gdzie indziej, już 30 sekund przed tym, jak ono się w Nowym Jorku pojawiło, na Twitterze pojawiła się informacja: hej, Nowojorczycy, uważajcie, bo u nas się ziemia trzęsie, za chwilę to trzęsienie dojdzie do was. Czyli tak naprawdę Twitter działa strasznie szybko. W Stanach Zjednoczonych w budynkach i w szkołach zacznie wieszać, u nas wiszą takie ogłoszenia, gdzie jest wyjście ewakuacyjne, pewnie kojarzycie. W Stanach Zjednoczonych zaczyna się w szkołach wieszać tabliczki: zanim na Twitterze napiszesz o tym, że szkoła się pali, to nie zapomnij jej opuścić. W Polsce jeszcze ten Twitter, szczególnie wśród młodych ludzi, z Twittera w Polsce głównie korzystają ludzie z grupy wiekowej 25+, nie jest popularny, ale tą popularność zyskuje. Więc bądźcie na tym etapie, żeby go obserwować, żeby patrzeć, czy wy chcecie na nim być i czy wasi znajomi nie zaczynają się tam pojawiać. Ostatnie dwa slajdy, później przechodzimy do kwestii też dalej marketingowych. Nie wiem, czy wiecie, na świecie już jest dwójka dzieci, które nazywają się Facebook i Twitter. Brzmi to strasznie. Nie wiem, czy ktoś z was chciałby mieć na imię Facebook bądź Twitter. Ale w krajach arabskich, gdzie i to teoretycznie w bardzo radykalnych krajach, tak? Kultura arabska jest dużo bardziej radykalna niż europejska. W Egipcie facet nazwał jedną swoją, bodajże syna, Facebook, córkę Twitter. Dlaczego? Wydaje się to straszne. Lepiej niż Kunegunda. Pytanie, co jest lepsze niż Kunegunda? Facebook czy Twitter? Wydaje się to straszne, natomiast to też pokazuje rolę mediów społecznościowych w dzisiejszym świecie. Dlaczego z Egiptu nazwał dziecko Facebook i Twitter? Dlatego, że uznał, że warto docenić rolę, jaką Facebook i Twitter odegrały podczas rewolucji, która całkiem niedawno działa się w krajach arabskich. Tak naprawdę Facebook i Twitter pozwolił się tym normalnym mieszkańcom, obywatelom krajów arabskich jednoczyć się i umawiać na to, żeby obalić władzę. I stąd jakiś tam pan, który był bardzo mocno zaangażowany w tę rewolucję, postanowił swoje dzieci tak nazwać, na cześć tych dwóch narzędzi, które pomogły zmienić jakiś tam reżim gdzieś tam w Egipcie na nieco bardziej demokratyczne rozwiązania. I ostatni slajd, tak naprawdę ciekawostkowy. ABC, NBC to takie o, które widzicie tutaj na tym slajdzie. Żeby puścić wszystko, co zostało opublikowane na YouTubie, musiałyby od 1948 roku i 70 lat wstecz nadawać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Czyli tak naprawdę YouTube jest dużo większym zasobem informacji niż 3 największe amerykańskie kablówki przez ostatnie 70 lat. To pokazuje też skalę tego narzędzia. No więc jakby te slajdy, które były teraz, miały wam trochę pokazać, jak duże są te media społecznościowe, jak bardzo się one rozwijają, ale też miały wam pokazać, jak powoli można myśleć o tym, żeby je wykorzystać.